Czy można szukać meteorytów wykrywaczem metali w Polsce? Tak, można. Szanowni Państwo, od zmian wprowadzonych w 2018 roku w ustawie o ochronie zabytków i o opiece nad zabytkami mamy w internecie straszenie, że poszukiwanie meteorytów z wykrywaczem metalu to przestępstwo. To nieprawda. Prawdą jest natomiast, że w ustawie o ochronie zabytków i o opiece nad zabytkami jest artykuł 109c, a w nim czytamy: kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia poszukuje ukrytych lub porzuconych zabytków, w tym przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Tak, ale uwaga, meteoryty nie są zabytkami. Zabytkami są obiekty stworzone w dawnych czasach przez człowieka. Meteoryty są obiektami naturalnymi. Meteoryty spadły samodzielnie z kosmosu. Dlatego poszukiwaczy meteorytów ustawa o zabytkach nie dotyczy. Czy do poszukiwań meteorytów potrzeba pozwolenia? Tak i nie. Aby korzystać z wykrywacza metalu, nie potrzebujemy żadnego pozwolenia. Wykrywacze metalu można dowolnie kupować i sprzedawać. Nie potrzebujemy także pozwolenia od konserwatora zabytków. Możemy to sprawdzić na rządowej stronie. Szukam meteorytów. Czy potrzebuję pozwolenia konserwatora zabytków? Nie. Pozwolenia właściwego miejscowo wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga w każdym przypadku poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie dotyczy natomiast poszukiwania innych przedmiotów niebędących zabytkami, w tym meteorytów. Oczywiście na miejsce poszukiwań może przyjechać policja. Musimy wtedy udowodnić, że nie poszukujemy zabytków, a poszukujemy meteorytów. Najlepiej szukać meteorytów w okolicy znanych spadków meteorytów. Dobrze jest mieć przy sobie mapkę i jakieś informacje o spadłych meteorytach, co uwiarygodni nasze poszukiwania meteorytów. Ja dodatkowo mam przy sobie legitymację Polskiego Towarzystwa Meteorytowego. Ona nie uprawnia mnie do poszukiwania meteorytów. Nie udziela mi zezwolenia, ale uwiarygadnia fakt, że ja poszukuję meteorytów, a nie zabytków. Zresztą w statucie Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, którego fragmenty są tutaj na starej legitymacji Polskiego Towarzystwa Meteorytowego wypisane, czytamy: cele statutowe stowarzyszenia będą realizowane poprzez, i tutaj punkt drugi, organizowanie wypraw poszukiwawczych w miejsca spadków meteorytów. To, co potrzebujemy jednak, jest to zgoda właściciela terenu. Jeśli jest to pole, potrzebujemy zgodę właściciela pola. Może być ustna, ale najlepiej mieć też wersję pisemną. Potrzebujemy też namiary telefoniczne na właściciela pola, bo gdy przyjedzie policja i będzie się pytać, co robimy na polu, będziemy mogli się z takim właścicielem skontaktować. Jeśli miejscem poszukiwań jest las, to właścicielem terenu będą zapewne Lasy Państwowe. W takim przypadku trzeba pobrać w internecie i wypełnić odpowiedni wniosek dotyczący zezwolenia na poszukiwania w lesie. Mój kolega, redaktor naczelny portalu internetowego kosmoartel.pl, Marcin Hajwos, wysłał zapytania w sprawie poszukiwań meteorytów do Komendy Głównej Policji oraz do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ja tutaj mam przed sobą odpowiedzi z tych instytucji na zapytanie o poszukiwania meteorytów. W odpowiedzi z Komendy Głównej Policji z Biura Kryminalnego czytamy, że w zainteresowaniu policji są jedynie czyny będące naruszeniem prawa. Zagadnienie związane z poszukiwaniami meteorytów przy pomocy wykrywacza metali nie znajduje się w naszej właściwości. Odpowiedź z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma następującą treść.
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie dotyczy natomiast poszukiwania rzeczy niebędących zabytkami, między innymi wskazanych przez pana meteorytów, a tym bardziej nie wprowadza zakazu ich prowadzenia. Należy jednak pamiętać, że na prowadzenie takich poszukiwań zawsze należy mieć zgodę właściciela terenu. Podsumujmy zatem. 1. Możemy w Polsce szukać meteorytów wykrywaczem metalu. 2. Nie potrzebujemy pozwolenia na posiadanie wykrywacza metalu. 3. Nie potrzebujemy zezwolenia konserwatora zabytków. 4. Upewnijmy się, że nie poszukujemy meteorytów w okolicach miejsc archeologicznych, żeby nie było problemu. I 5. To, co potrzebujemy, to zgoda właściciela terenu. Życzę Państwu udanych poszukiwań meteorytów i proszę się nie bać. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków w gabinecie astronoma.